Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzę w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć Tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl/tchnienie-grozy. Z twoim odtwarzaczem nic się nie dzieje. Nie staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Stefan Grabiński. Szalona zagroda. Część druga. U spodu ściany, tuż nad podłogą, odciskały się kontury nóg dziecięcych. Jedna, zgięta w kolanie, opierała się końcem stopy o drugą, sztywnie wyprążoną ku ziemi. Tułów, przychylony wstecz, dochodził mniej więcej do piersi. Reszty zabrakło. Małe, wątłe ramiona wznosiły się w górę ruchem bezsilnej samoobrony. Całość, mogąca wyobrażać ciało kilkuletniego chłopca, tchnęła bezwładem zwłok. Nieco wyżej, ponad tem, a w kierunku nieistniejącej głowy, widniało dwoje rąk, kurczowo zaciśniętych około czego? Nie wiadomo. Przestrzeń między palcami była pusta. Lecz ręce te należały do kogoś innego, były znacznie większe i żylaste. Do kogo? Obraz nie wskazywał, bo urywały się już poniżej łokcia i zatracały gdzieś na białym tle ściany. Obraz ten, jak i cała izba, miewały w słoneczne dnie swe specjalne oświetlenie. Promienie, wpadając przez okna, załamywały się w taki sposób, że światło rozszczepione w krwiste okola oblewało jeden ze słupców przyciesi. Zdawało się wtedy, że ściekają zeń grube krople krwi i rozwodzą w kałużę u spodu. Tłumaczyłem sobie to niezbyt przyjemne zjawisko prawami optyki i szczególnym składem chemicznym szkła w szybach. Zresztą białych i nieskażenie przezroczystych. Zbadawszy samo siedlisko, przeszedłem w sad czy ogród, stanowiący z niem jedną nierozłączną, a celowo całość. Był bardzo stary i zapuszczony. Od lat wielu rozplenione chaszcze ujmowały go zewnątrz zwartym żywopłotem, strzegąc zazdrośnie tajemnicy wnętrza. Wśród chorobliwie wybujałych trawisk, dziędzierzawy butwiały smukłe, przedwcześnie zmarniałe pnie młodych drzewin. Obaliły je nie wiatry, nie mające tu przystępu, lecz powolne, zjadliwe wysysanie im żywotnych soków przez starsze drzewa. To też wyschło jak szkielety z liśćmi o suchotniczych wypryskach. Inne, których nie dosięgły jeszcze sturamienne ssawki olbrzymów, marły w cieniu przesłonione ich brutalnym przerostem. W jednym miejscu wychyliła się młoda olcha spoza przęsę sąsiedniego dębu i z tęsknotą wyzwolin nurzała się w słońcu. Wtedy dognał ją muskularnym konarem, wpoił się w miękką jeszcze rdzeń i przedarł na drugą stronę. Strzępami zwisły wywleczone nerwy w gwałtownym skurczu. Poskręcały się włókna i słoje. Odtąd poczęło usychać. Łudzie wargate huby obsiadły latorośle w jadowitych pocałunkach i chłonęły im mlecz z zapamiętaniem. Jakieś ohydne, krwawo nabiegłe pasożyty omotywały nieletnie pnie i dusiły je, dławiąc. Wydłużone paroście jaworów wspierały swój ciężar na ledwo rozrosłych szczepach i przygniatały je ku ziemi. Pod nadmiernym naporem
gięły się smutno ku podglebiu lub wyradzały w potwornie śmieszne karły. W zasadzie nigdy nie zalegała cisza. Wiecznie jakieś kwilenia, wieczne mąciły ją jęki. Ptactwo, czegoś nieswoje przykrym zgiełkiem zawodziło po krzewach, błąkało się po gałęziach, tuliło po dziuplach. Czasem wszczynały się piekielne gonitwy po całym ogrodzie, gdzie zapanowywała groza walki na śmierć i życie. To rodzice ścigali swe młode, biedne, nieprzywykłe do lotu pisklęta. Tłukły się w daremnym wysiłku o pnie, łamały skrzydła, rozdzierały pierze, póki znużone, pokrwawione nie obsunęły się na ziemię. Prześladowcy uderzali z góry dziubami tak długo, aż z rozszarpanych zwłok nie pozostało ani śladu. Dziwny ten sad przejmował instynktownym strachem dzieci moje, gdyż unikały go, poprzestając na zabawy przed chatą. Ja przeciwnie. Prawie zeń nie wychodziłem, badając jego zwyrodniałe objawy, wżerając się coraz głębiej w jego tajniki. Nie wiadomo, jak niepostrzeżenie dałem się wciągnąć w zaklęte koło, pleść w mrowisko zbrodni i obłędu. Procesu duchowego, jaki się we mnie odbywał, nie zdołałem śledzić. Wszystko zaszło prawie nieświadomie. Dziś dopiero drogę niezrozumiałej dla mnie anamnezy odtwarzam sobie najsubtelniejsze jego stadia. Początkowo była mi atmosfera zagrody i jej otoczenia tak wstrętną, że gdyby nie chęć wyświecenia prawdy, byłbym ją chętnie opuścił. Z biegiem czasu przyzwyczaiłem się do środowiska, a nawet stało mi się ono niezbędne. Spoufaliłem się. Miejsce zaczęło przetwarzać mnie na swój ton i uległem prawu, które nazwałbym psychiczną mimikry. Dostroiłem się do tła. Pozwoliłem się zbrutalizować. Przekształcenie zaznaczyło się dobitnie w sympatii, jaką po pewnym czasie zacząłem uczuwać do pierwiastka przemocy i gwałtu, przeglądającego w charakterze zagrody i tego, co się dookoła niej działo. Stałem się złym i złośliwym. Z rozkoszą łobuza pomagałem ptakom tępić potomstwo, drzewom znęcać się nad latoroślami. Inteligencja ludzka stępiała podówczas w przerażający sposób i przeszła w chęć bezmyślnego niszczenia. Tak mijały miesiące, a szał mój wzrastał tylko i przybierał coraz to wyuzdańsze formy. Razem ze mną jednak jakby i całe otoczenie postępowało w szaleństwie. Jakby spodziewało się bliskiego rozwiązania. Musiałem i ja przeczuć, bo przypominam sobie, jak pod koniec godzinami całymi wpatrywałem się w chimeryczny fragment na ścianie i w jego uzupełnieniu oczekiwałem klucza do zagadki. Albowiem w końcu wiedziałem tylko to, że mam coś rozwiązać, coś wyjaśnić. Z tego, co się ze mną działo, nie zdawałem sobie sprawy. Równolegle z tymi przejawami zmieniał się dziko mój stosunek do dzieci. Nie mogę powiedzieć, żebym je przestał kochać, przeciwnie. Lecz miłość ta przerodziła się w coś potwornego, w rozkosz pastwienia się nad przedmiotem swych uczuć. Począłem bić dzieci moje. Przerażone, zdziwione surowością dotąd łagodnego ojca uciekały przede mną, kryjąc się po kątach. Pamiętam te biedne, jasne oczęta, zalane łzami, z cichą skargą w głębi. Raz jeden ocknąłem się. Było to wtedy, gdy mój mały, mój biedny synek wśród razów wyjęknął: tato, dlaczego mnie bijesz? Zaniosłem się od płaczu, lecz nazajutrz powtórzyło się to samo. Pewnego dnia wstałem znacznie spokojniejszy niż przedtem, jakby odrodzony po długim, gorączkowym śnie, jasno zrozumiałem położenie. Dłużej pozostawać na tym odludziu byłoby rzeczą niebezpieczną i dlatego postanowiłem nazajutrz opuścić je na zawsze, rezygnując z dalszych dociekań. Był to ostatni odruch woli. Tego wieczora, w przeddzień odjazdu, siedziałem z dziećmi w izbie.
Wszyscy troje z zadumą patrząc przez okna na zachód, co po łanach się płożył. Był krwawy i smutny. Miedziane smugi światła jesiennego leżały na polach żałobą agonii. Zimne, przejęte chłodem nocy, bezsilne. W stadzie zacichło nagle. Szemrały nasennie jesiony. Ćwierkały świerszcze. Zaparło dech światu. Chwila naprężenia. Leniwym przerzutem zwracam spojrzenie na kaprys ściany. Trzeba to uzupełnić. Uzupełnić. Ogarnia mnie czułość. Jestem dobry i łez pełen. Jerzy! Pójdź tu, dziecię! Usiada mi na kolanach, ufny, wdzięczny. Musiał odczuć szczerość w głosie. Moje ręce gładzą jasną główkę syna, zwolna obejmując szyję. Tato, nie ściskaj tak mocno. Zaharczał. Drugie dziecko z przestrachem szybko biegnie ku drzwiom. Ucieknie ci. Rzucam trupa Jerzego, doganiając córkę i jednym uderzeniem roztrzaskuję głowę belką. Krew zmieszała się z purpurą słońca. Tempo patrzę pod ścianę, gdzie leży syn mój. Zda się przywarł do obrazu i uzupełnił go. Największą dokładnością na cal się nie wysunął poza linię. A w rękach, niezaciśniętych już więcej koło próżni, lecz miażdżących mu szyję, poznałem moje własne. Karawana obłędnych myśli przeciągnęła ze szczękiem. Zachrzęściła szkieletami trupów. I szczezła w zawiei. Problem od zagrody był rozwiązany. Czytał Jacek Brzezowski.